Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, witam, Maciej Noskowicz i zapraszam na rozmowę na 96FM w Index TV, na portalu w zielonej.pl i oczywiście na 96FM dzisiaj Państwa i moim gościem starszy kapitan Piotr Kowalski, oficer prasowy Zielonogórskiej Straży Pożarnej. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. Mamy półmetek wakacji za chwilę tak de facto. Wczorajsza tragedia na Dzikiej Ochli, ofiara śmiertelna, o której mówiliśmy, pisaliśmy również na naszym portalu. Właściwie formułuję taką tezę, że nigdy dość mówienia o bezpieczeństwie, nigdy dość mówienia o tym, że należy uważać, między innymi na tych dzikich akwenach, które są. Co de facto wczorajsza ta tragedia nam mówi, że trzeba cały czas mieć się na baczności? Dokładnie tak. My tutaj jako Państwowa Straż Pożarna prowadzimy tak naprawdę nieustannie i cyklicznie różnego rodzaju kampanie mające na celu zwrócić uwagę na potrzebę podejmowania bezpiecznych zachowań, albo inaczej nie podejmowania tych zachowań ryzykownych, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju, no głównie tutaj akweny, tak? No właśnie, strażacy, właściwie jesteście Państwo wszędzie, jeżeli dzieje się coś złego, zarówno jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na akwenach, jeżeli chodzi również o zagrożenie w lasach podczas wysokich temperatur. Podzielmy to, jeżeli można takimi segmentami podzielić, na co trzeba zwrócić uwagę szczególną, jeżeli chodzi o kąpiele, o akweny otwarte, dzikie, ale również takie te naturalne. Jak to wszystko wygląda z Państwa perspektywy? Przy takich ciepłych dniach no, wiadomym jest, że ludzie będą uczęszczać na różnego rodzaju akweny. Tutaj my ze swojej strony możemy tylko prosić i apelować o to, aby zachowywać się bezpiecznie, nie wchodzić do tej wody po kąpielach słonecznych, bezpośrednio schładzać się, wchodząc do wody, ale również zachować ostrożność, jeśli spożywaliśmy alkohol podczas wchodzenia do wody. Ten alkohol to cały czas właściwie jest chyba tym takim negatywnym skutkiem tego, co się może wydarzyć, prawda? Tak, na pewno. Zaburza tutaj naszą świadomość, ale no niestety wiele tych ofiar, które się przydarzają podczas naszych działań i tych wypadków na wodach, dzieje się pod wpływem alkoholu. Zachowanie podczas burz. Właściwie te burze są częste, prawda? Tak, teraz ostatnimi czasy mamy taki okres wakacyjny, mocno burzowy. Jest ciepło, ale również tymi wieczorami, ale i nie tylko wieczorami, zdarzają się burze. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy na to, aby bezwzględnie wychodzić z wody. Jeżeli widzimy, że te chmury kłębią się, to należy, jeżeli jesteśmy gdzieś daleko, wypłynęliśmy na przykład na ostatnio szeroko użytkowanych deskach typu SUP, to należy wracać do brzegu, bo ten zmagający się wiatr może nam ten powrót utrudnić. No i oprócz wiatru i deszczu mamy tutaj też na uwadze, że piorun może uderzyć również w jezioro. Dlatego bezwzględnie, jeżeli jesteśmy na wodzie, należy wyjść z akwenu w przypadku nadchodzącej burzy. Strażacy w których momentach są wzywani do takich wodnych wypadków? Bo najczęściej jesteście obecni, chociaż nie zawsze, prawda? Tak, nie zawsze. Jeżeli już tutaj, tak jak na przykład wczoraj poszkodowany został podjęty z wody, no to nie byliśmy potrzebni, ale najczęściej wygląda to tak, że jesteśmy alarmowani tak naprawdę równorzędnie z policją, pogotowiem, i rozpoczynamy działania ratownicze. Tak? Tutaj poszukujemy w tej toni wodnej osoby, która jest pod wodą, tak? Pod lustrem wody. Bezpieczeństwo na otwartych akwenach to jedno. Lasy w lecie to również jest bardzo duży problem i zachowanie tych, którzy wchodzą do lasów podczas tych bardzo ciepłych, niejednokrotnie gorących okresów, tygodni, miesięcy. Jak to wygląda również z perspektywy strażaków, zachowanie w lesie? Na pewno trzeba zachować ostrożność, jeżeli ktoś, wiadomo, posługuje się ogniem otwartym, bo pali papierosy, to prośba, aby gasił te papierosy na ścieżce, tam gdzie nie ma tego ryzyka, że zapali nam się ścioła w lesie, a finalnie wiatr może spotęgować to zagrożenie, ten pożar i przenieść go na wyższe partie lasu.
a wtedy już bardzo łatwo o to, żeby ten pożar się wymknął no i stał nieobliczalny wręcz. Także tutaj pierwsza taka ważna kwestia z rozwagą, jeśli chodzi o ogień w lesie, tak? Ja sobie pozwolę przytoczyć taką statystykę, którą na dzisiaj od początku roku mamy. To jest 89 pożarów traw różnego rodzaju i 36 pożarów w lasach. Jeden duży pożar 31 maja miał miejsce w lesie w okolicach Łagody. To jest w pobliżu Nowogrodu Łożeńskiego. Te dane, którymi Państwo dysponują, co one mówią? Bo macie Państwo dane właściwie od początku roku do teraz. Mamy ten półmetek wakacji, ale również półrocze. Już za półroczem tak. Jesteśmy. Co te dane mówią? Czy jest bezpieczniej w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim? Myślę, że tak. Mniej tych zdarzeń? Jeśli chodzi o liczbę zdarzeń, to ona jest powiedzmy z lekkimi wahaniami, ale stała, tak? Tutaj jeśli chodzi o lasy i pożary traw, różne łąki na nieużytkach, też mamy bardzo szybką wykrywalność dzięki tutaj współpracy z lasami, ich dostrzegalniami, które prowadzą w sezonie palności nadzór nad terenami. Jesteśmy bardzo w stanie bardzo szybko dowiedzieć się o tym, że gdzieś pojawia się jakiś dym. Dyspozytor punktu alarmowego z lasów wysyła tam w tamto miejsce, w którym jest to podejrzenie swój pojazd patrolowy, ale równorzędnie dysponuje też, przekazuje tą informację do nas i my wysyłamy nasze zastępy. Także tu trzeba mieć na uwadze, że może tych zdarzeń jest niemało, ale w większości są to zdarzenia gaszone w zarodku i bardzo szybko. Przez to nie rozprzestrzeniają się dalej. Aczkolwiek jeżeli zdarzy nam się pożar, szczególnie na przykład w porze nocnej, no to tutaj zachodzi większe ryzyko, że ten rozwój pożaru przez noc jest swobodny i może się zdarzyć tak, że rano już mamy do czynienia z dużym pożarem, gdzie potrzebne są duże siły i środki. Starszy kapitan Piotr Kowalski, oficer prasowy Zielonogórskiej Straży Pożarnej, jest naszym gościem. Stawiamy kropkę na antenie, panie kapitanie, ale oczywiście jeszcze rozmawiać będziemy w naszych mediach społecznościowych. Pan dysponuje danymi, natomiast jeżeli byśmy zapytali tylko o wakacje, czy te wakacje teraz jeszcze trwające, ale już 50% tego okresu jest za nami, one są bezpieczne? Uważam, że tak. Znaczy nie mam tutaj statystyki na same wakacje, ale z tego co obserwujemy jest bezpiecznie. Tutaj wiadomo cyklicznie też przeprowadzamy różnego rodzaju akcje bezpieczne wakacje, tak? Mam tu na myśli, w tym roku były to pokazy na Wagmostawie, tam można było zobaczyć, jak wyglądają działania specjalistycznej grupy wodno-nurkowej, jak również działania współorganizowane z SP13 w Zielonej Górze. Podczas takich, powiedzmy, pikników udaje nam się dotrzeć do kilkuset osobowej widowni, dzięki czemu zwiększamy tą świadomość w największej mierze dzieci tak naprawdę i młodzieży na temat bezpiecznych zachowań w tym okresie wakacyjnym. No właśnie pan mówi o tych cyklicznych akcjach. One trwają, bardzo często są właściwie pokazywane państwa działania, pokazy. Czy jeszcze macie coś w planie na drugą połowę, czy ewentualnie na drugą połowę wakacji, jeżeli chodzi właśnie o takie pokazy? Na tą chwilę nie. Oczywiście nie zmienia to faktu, że cały czas ćwiczymy, również na akwenach tutaj. Także samodoskonalenie, jeśli chodzi o nas, o nasze siły i środki. Ale oprócz tych pokazów, które były tak mocno widoczne, bo no jednak nie da się ukryć, że gdzieś tam i w mediach, to wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze w ramach wakacji prowadziły pogadanki z młodzieżą, z dziećmi, aby tutaj jak najszerzej docierać do młodzieży i dzieci. Jak ze świadomością społeczną jest pana zdaniem na bazie również tych akcji, które organizujecie? Czy jest ta świadomość w pana ocenie wyższa niż jeszcze jakiś czas temu? Myślę, że tak. Ludzie wiedzą, że trzeba dbać o bezpieczeństwo? Myślę, że wiedzą, aczkolwiek to, że wiedzą, a zapoznają się kolejny raz z jakimiś sytuacjami i tym, co należy zrobić, to tylko na dobre działa, nie? Ma tylko i wyłącznie pozytywny efekt.
chwalą sobie po prostu tą wiedzę, którą już ewentualnie mają. A do kogo akcje uświadamiające muszą być adresowane? Głównie do młodzieży, czy nie tylko? Głównie do młodzieży. My tutaj działamy też szeroko, jeśli chodzi o salę edukacyjną Ognik, którą mamy na terenie JRG1 na ulicy Korzechowskiej. I tam naprawdę nie pamiętam teraz statystyk, ale to są tysiące przeszkolonych dzieci, trochę też dorosłych, aczkolwiek głównie skupiamy się tutaj na dzieciach i młodzieży. I z tego co wiem, to autobusy przyjeżdżają nie tylko z okolicznych szkół, ale i z terenu całego województwa. Potrafią umawiać się grupy, żeby tu zapoznać się zarówno z zasadami bezpieczeństwa w domu, w lasach, jak również zasadami udzielania pierwszej pomocy. Wiemy, jak to wszystko wygląda w teorii, ale czy w praktyce każdy z Zielonogórzan wie, że jak widzi jakieś zagrożenie, czy jakiś pożar nawet, czy wie, że musi zadzwonić 998, czy 112, czy jedno lub drugie? Co musi zrobić wtedy? Czy musi się przedstawić, swoje dane podać? To są takie małe szczegóły, ale może nie zawsze one są jasne. Tak. Najważniejsze wykonać telefon, nie bać się, bo jeżeli widzimy, że komuś dzieje się krzywda, jest realna sytuacja zagrożenia, należy dzwonić. Tak? Nieważne, czy to będzie 998 czy 112, to połączenie i tak wdzwoni się w to samo miejsce. Tak? To jest Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Głażowie Wielkopolskim i finalnie tam dyspozytorzy przekażą dyspozycję do właściwej komendy straży pożarnej, do stanowiska kierowania, tak jak u nas. A jeżeli będzie potrzeba wezwać również policję czy Państwowe Ratownictwo Medyczne, to oni również tutaj dysponują, po prostu powiadamiają te służby. Tak? Także tak to działa. My, dostając informacje z tak zwanego WCPR-u, dysponujemy właściwe siły i środki, nie? Czyli zastępy ratownicze do działania. I tak to wygląda. Także pierwsza taka uwaga i sugestia to nie bać się i dzwonić. Jeżeli widzimy, że dzieje się coś, to trzeba dzwonić. 112, 998, warto tak o tym pamiętać. Chciałem zapytać też o zapotrzebowanie na strażaków. Jak to dzisiaj wygląda? Czy chętnie młodzi ludzie po szkołach przychodzą, chcą być strażakami, a jeżeli tak, to ilu takich młodych ludzi jest? Kończycie, zdaje się, okres rekrutacyjny. Jak to w szczegółach wygląda, jeżeli chodzi o to, co jest teraz na półmetku wakacji? Na tą chwilę zakończyliśmy postępowanie. Znaczy jeszcze go nie zakończyliśmy, bo kandydaci zostali skierowani na komisję lekarską i to już w jej rękach wszystko i ona będzie, komisja lekarska będzie orzekać, czy są zdolni do służby. Ale tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, przeprowadziliśmy w ostatnich miesiącach postępowanie o przyjęcie do służby i tutaj mieliśmy tak naprawdę rekordową ilość wakatów, bo było to aż 8 miejsc. Wyłoniliśmy 8 kandydatów. Dodatkowo listę, mamy też w zanadrzu listę rezerwową, gdyby któryś z nich nie przeszedł po prostu badań. Ponadto już na tą chwilę wiemy, że jesienią ogłosimy znowu nabór, bo taka jest po prostu naturalna fluktuacja kadr. Ktoś przechodzi na zaopatrzenie emerytalne, ktoś przenosi się do innych jednostek na terenie województwa i kraju i na pewno, jeżeli ktoś chciałby wstąpić do Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, to powinien obserwować naszą stronę, nasze social media, bo tam będą informacje na temat postępowania o przyjęcie do służby. A przypomnijmy, ilu strażaków dba o bezpieczeństwo Zielonogórzan i mieszkańców powiatu zielonogórskiego? Na terenie powiatu, miasta i powiatu mamy 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze i w systemie zmianowym, czyli Państwowa Straż Pożarna pracuje w systemie 24 godziny służby na 48 godzin odpoczynku. Mhm. Na terenie JRG1 przy ulicy Korzuchowskiej mamy codziennie w służbie 10 strażaków. Na terenie JRG2 na ulicy Sulachowskiej 8 i w Sulachowie mamy 7 codziennie strażaków. Oprócz tego tutaj część administracyjna, również od 7.30 do 15.30 dowództwo jednostek, komenda przy ulicy Kasprowicza, ale tak codziennie o każdej porze te ilości strażaków są gotowe do podejmowania działań. Oby jak najmniej tych działań było.
i oby Państwo mieli jak najmniej pracy, jeżeli chodzi o ten okres ewakacyjny. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Starszy kapitan Piotr Kowalski, oficer prasowy Zielonogórskiej Straży Pożarnej, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszamy jutro o stałej porze o 9.30. Jutro szef lubuskiej Koalicji Obywatelskiej, profesor poseł Waldemar Sługocki się pojawi w naszym studiu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziś to wszystko. Maciej Noskowicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.